Witam Was, moi drodzy, w ten niedzielny wieczór. Dzisiaj następuje koniec licytacji charytatywnej na rzecz 8-letniego Eryka, który urodził się tylko z połową serca, a jedyną szansą na przeżycie jest dla niego operacja, która kosztuje bagatela 9 milionów złotych. Są to horrendalne kwoty, to zupełnie te kwoty to temat na zupełnie inną dyskusję, natomiast póki co możemy próbować tym dzieciakom pomóc uzbierać te pieniądze. Już czwórka dzieci. Czwórka dzieci, która takie licytacje, nie licytacje, tylko zbiórki, między innymi też licytacje, zbiórki prowadziła i gdzie zaangażowałem się w pomoc tym dzieciom. Czwórka z tych dzieci już takie kwoty zebrała i ma szansę na leczenie i mam nadzieję, Eryk będzie tym piątym dzieckiem, któremu uda się pomóc. Na licytację wystawiłem bardzo kontrowersyjną maskę Andrzeja Zielińskiego. Na fali tego całego zamieszania postanowiłem wycisnąć coś dobrego. I udało się. Kwota, no, bardzo zacna, 20 tysięcy złotych. Została wylicytowana przez Michała i Michalinę Jaworskich. Moi drodzy, serdecznie Wam gratuluję. W najbliższą środę Andrzej Zieliński osobiście Wam tą maskę przekaże. Natomiast te 20 tysięcy złotych proszę, abyście wpłacili na tą zbiórkę. Na portalu Się Pomagam dla Eryka. Link do tej zbiórki umieszczony jest, będzie również umieszczony w opisie tego nagrania. Od kiedy zacząłem promować tą zbiórkę, udało się już ponad 700 tysięcy zebrać. Tam już jest przekroczona kwota 2 milionów złotych, ale cały czas jeszcze brakuje 7. Moi drodzy, wszystkie ręce na pokład. Musimy temu dziecku pomóc i ten chłopak musi mieć szansę na przeżycie. Tyle ode mnie i jeszcze raz gratuluję zwycięzcom.